Dzień dobry wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Isaac Repentance i tym razem zrobimy sobie po raz kolejny challenge, który myślałem, że będzie trudniejszy. Znaczy zakładałem wcześniej, że będzie masakrycznie trudny, ale sobie trochę zagrałem tego Suicide Kinga. Okazuje się, że nie masz takiej tragedii. Nadal szanse, że zwyciężę, są niewielkie, natomiast nie chcę już zapeszać, bo ostatnio dwa razy tak mówiłem i dwa razy wygrałem, także nie wiem, może tym razem też się uda. Kiedyś po prostu miałem lustrzane odbicie i strzelałem bombami i one tak do mnie wracały, że nie byłem w stanie po prostu grać dalej. Myślałem, że ten challenge będzie podobny, że tak samo to będzie wyglądać, że nie będę w stanie po prostu grać, bo te bomby będą do mnie wracać, ponieważ ten challenge polega na tym, że gramy sobie Lazarusem, który ma dwa życia, jakby to wiecie, o co chodzi. No i strzelamy sobie takimi pociskami, z tym, że one do nas wracają i jak strzelimy sobie źle, nie spierdolimy, no to do nas wrócą, nie? Problem polega na tym, że łatwo się nadziać. No i trzeba dojść do Isaaca w ogóle, jak widać po lewej tą ikonkę. Miałem wskazać palcem, tak jakbym, nie wiem, kamerę miał, ale nie. Dobra, co tu mamy? Head down. No to nie, to zaczniemy sobie od nowa, to tak nie będziemy grać na pewno. Co mamy tutaj? Range up, okej. Powiedziałbym, że akceptowalnie. No i co? Lecimy, lecimy, lecimy. Może nam się uda to zrobić. Dzisiaj gram po południu. Dziś nie było drzemki. W przeciwieństwie do ostatniego filmiku, gdzie tak świetnie poszło. Była drzemka i był energol. Teraz nie ma drzemki ani energolu. Przez tą drzemkę wczorajszą to potem poszedłem spać o drugiej w nocy. A tak być nie może. O kurwa, moje krzesło mnie. Nieważne. No i cik, trzeba się skupić. O fuck! Dobra. Są tu soul hearty, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ja sobie pójdę do curse roomu. Znaczy, damage akurat nie jest nam zbyt potrzebny, szczerze mówiąc, w tym challenge'u, bo już go mamy sporo, kurwa! Ja pierdolę. Ale przemiana w lewiatana byłaby jak najbardziej okej. Jeden black heart też jest jak najbardziej okej. Dobra, mi to po serce. Masakra. No i dobra, lecimy, lecimy. Ostatnie dwa filmiki były bardzo udane, także jak ten się nie uda, to nawet nie będzie mi jakoś specjalnie żal. I też nie musimy się śpieszyć, bo nie ma tutaj żadnego boss rusha, hasha i tak dalej. Także luz. Tylko dojście do Isaaca naprawdę będzie bardzo problematyczne. Oh, hello. Dobrze, co to jest? Mom's box, spam z random trinket, bo have double. O, fajnie, double trinket, ale nie mamy pieniędzy w ogóle, dobra. Lecimy tutaj. Lecimy kurwa tutaj. Pięknie, nie mówiłem, że nie mamy pieniędzy, nagle mamy 6 monet, ale kupiłbym sobie Soul Hearta, tylko poczekamy jeszcze chwilkę. Okej, okay, i co my tu mamy? Piguły. Hematemesis, okej, okay, może być i... Xlax. Dobra, idziemy na bossa. Nie wiem, czy szukać tego jakiegoś... No właśnie. Nie jara mnie to. Kurwa, od Gimpera, żebym zamałpował, bo ostatnio go oglądam po prostu, żeby zobaczyć jakieś triki. No, przypatrzeć z Isaaca. Potem jak już skończę oglądać serię od Gimpera, to może sobie Rywka obejrzę. To sobie to jest jedyny dwóch youtuberów, który kojarzę z Isaaciem. Też na pewno grało ich znacznie więcej. O, i mamy tutaj Secret Room. Oh, fuck! O! Kurwa, jeszcze te pajęczyny jebane, dobra. Nie jest źle ogólnie. Nie jest źle, co my tu mamy? Są pieniądze, nadal nie na tyle, żeby w sklepie kupić item za 15 złociszy, ale może, no nie, nie. Dobra, to idziemy na bossa. Czy ja kupię sobie ten Soul Heart? Jakby mi po bossie wypadła korona, to bym sobie może wziął ten Yes Mother. Well, had double trinket effect. Ej, trinket effects, to może być naprawdę dobre. No nic, dobra, zobaczymy co tam za boss nas czeka. Dingle! Okej. Wow, nie trafiłem. Kurwa, pająki, wypierdalać! No, ty cipko.
Ja pierdzielę, masakra. No nie, dałem się zrobić. Kurwa, jeszcze własną bombę wpadnę. Takie małe gówna zabijać tymi bombami, to jest najgorzej. Dobra, tego trafiłem, tego muszę jeszcze trafić. Dobra, jakoś to wyszło. Speed up, shot speed up, fajnie. Chociaż shot speed up to... Dobra, muszę z tym uważać. Nie, idę kupić Soul Heart. Nie ma co kombinować. Wydaje mi się, że staje się lepszy troszkę w komentarzy. Nie mówię, że mówię bardziej z sensem, ale na pewno jakoś łatwiej mi to przychodzi gadać i grać jednocześnie. Dobra. No ale wiadomo, to już będzie 7 odcinek? Chyba? Także no, siłą rzeczy musi się tutaj coś polepszać, prawda? No byłoby bardzo niepokojące, jakbyśmy stali w miejscu ze wszystkim. Z umiejętnościami radzenia sobie z taką wielozadaniowością podczas nakręcania. Kurwa, pizda. Przepraszam. Dobra, idziemy dalej. To będzie śmieszny challenge, kurwa, bo wydaje mi się, że najszybciej co się stanie, to ja sam siebie rozpierdolę. Prawdopodobnie tak to może wyglądać. No dobra, dawajcie hopki, dawajcie, dawajcie. Ja pierdolę. Dobra, poszło. Curse Room, zobaczmy jeszcze tutaj, może są jakieś, nie? A tu? Też nie. Jeszcze bym zobaczył tutaj na górze, tak dla pewności. Jest coś tutaj. O, co to? Super Boom. Picks up case and spawns random chests. Ale chyba i tak go nie wezmę, bo no nie przejdę tam. Dobra, ale Soul Heart. O, jeszcze tego bym zabił. Kurwa. Dobra, jest. Nic z niego nie wpadło! To ci kurwa dopiero nic. I tego może jeszcze. Ja tego nie ogarnę w ten sposób, kurwa. Tracę tylko czas. Pająki, wypierdalam stąd. No dobra, ale mamy jeden... Ja pierdzielę, spierdoliłem. Kurwa. Mamy jeden punkt przemiany w lewiatana, potrzebujemy jeszcze dwa. No tak to się nie da grać. O ty kurwa. Dobra, udało się. Remigiusza trzeba zniszczyć. Potrzebuję twoich soul heartów, panie Remigiusz. Cudownie. Mamy też kluczyk. Kluczyk do sklepu. I w sklepie jest co? Hemat... Kurwa. Ja pierdolę. W sklepie jest hematemesis. Drains all but one heart container. Spawns one to two. Bez sensu, żebym to brał. Entering hostel room has a chance to spawn a charmed enemy. Nie podoba mi się to. Idziemy dalej. Trzeba szybko reagować, kurwa. Okej. No nie! Dobra, udało mi się go trafić w końcu. 24 monety, to jest fajny bilans już, fajny bilans. Jak się szybko reaguje, to jest, nie jest taki zły challenge, tylko kurwa kwestia wprawy, nie? Wydaje mi się, że im dalej w las, tym lepiej będzie mi to szło, mam przynajmniej taką nadzieję. Chciałbym to gówno rozwalić, a nie wiem, czy jest sens się z tym pierdolić tutaj. Do kursu roomu nie pójdę, trochę mi szkoda serca. Czy zobaczymy jeszcze, bo czasami w tym kursu roomie potrafią być naprawdę fajne rzeczy. Dobra. Kurwa, nie to! Ja pierdolę, ale klucz przynajmniej sobie wyłowiłem stąd. Dobra. Czy może jakiś będzie super secret room tutaj przypadkiem? Tu nie może być. Tu może być, jest. Pigułki, range up, ok. No nie. Held down kolejny, X-Lax 2. To ty... Nie no, muszę iść do tego curse roomu. Bo tam naprawdę mogą być jakieś przydatne itemy, no to się przyda. Nie mamy treasure roomu, więc... O ty dziwko, teraz ci tak najebę. Sam sobie jebnąłem, cudownie. Kurwa, odsuń się, ty! No nie, po prostu, no mówiłem! Ten challenge będzie... Ja pierdolę. Trzeba mieć odpowiednie momentum, żeby zajebać kogoś. Wiecie, o co mi chodzi z tym momentum?
Jakby to powiedzieć po polsku? Joker, teraz to mi się nie przyda, ale Two of Diamonds sobie wezmę, to podwoi mi pieniążki. Co to jest? Temperance. Okej. Okej, Temperance. Co mam jeszcze? The Sun i The Emperor. Czy The Sun, czy The Joker będzie lepszy na następny? Mouth of the Void! Mouth of the Void! Firing tears for 3 seconds and releasing the fire button creates a black brimstone ring around Isaac. Kurwa, chciałbym to. Ja wiem, że to jest strasznie głupie. O nie, to nie działa tak, jakby myślałem, że będzie działać. Kurwa, zjebałem sobie chyba cały run teraz, nie? Tak, myślę, że mogłem sobie cały run, kurwa, teraz zjebać. Jak jakiś szmaciura. Dobra, są tutaj czerwone serca, więc mógłbym pójść do... Jest tu co najmniej dwa czerwone serca. Czyli są jeszcze jakieś czerwone serca. Przecież ja nie mam żadnych czerwonych serc, żeby nawet wykorzystać tą maszynę. W arcade roomie. Ale sobie zjebałem chyba run teraz. Panie i panowie. Niestety. Luck minus jeden. Czerwone serce znowu. Pilska jakaś. No chyba nie będę brał Jokera na następne piętro, no bo to trochę jest bez sensu w tym momencie. Nawet nie mam serc, żeby podealować z tym diabłem, nie? Ogólnie też wsłuchuję się w poprzednie moje filmy i słyszę, że ten... A to audio nie jest najlepsze, jeśli chodzi o mikrofon mój. No ale no... Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest czas, żeby kupować lepszy mikrofon. Może jak będzie jakiś, nie wiem, 100 subów, jak się uda dobić, to z tej okazji kupię sobie lepszy mikrofon. Ale teraz to jeszcze nie ma sensu za bardzo. Dobra, do 15 się zajdę i bombka. Bierzemy to wszystko. Oczywiście tutaj nie mogę nic zrobić, nie? Aha, Soul Hearta mi zjadło. To mi się nie podoba ani troszkę. Akurat pół Soul Hearta mi z powrotem dało. Descent tutaj jest. Shot speed up, lock down. No i dobra. Dobra. Tutaj nic nie zrobię. Hangedmana nie miałem w kartach, żeby tam podejść. Ten Curse Room, a wiecie co, najwyżej to będzie przegrany run, ale muszę tu podejść. Okej. Okay. Justice. To bym sobie tutaj zrobił. Pół serduszka, tego nie chcę. No nic, idziemy z dwoma serduszkami i z samobójczymi zapędami. Na kolejne piętro. Trudno. Trudno, ten Mouth of the Void to nie był dobry pomysł, niestety. No ale cóż. Pierwszy raz ten przedmiot zauważyłem, bo właśnie Azazelem pokonałem Hasha. Specjalnie, żeby to odblokować. Miałem nadzieję, że to zadziała w troszeczkę inny sposób. Za bardzo nawet ciężko mi powiedzieć, co miałem na myśli. Aha, to się nie zrespi, dopóki pająki tu będą. Ja pierdzielę. Nie, no tego się nie da używać, tego Mouth of the Void. Zostałem oskamowany. Kurwa! To byłoby naprawdę dobre, gdyby nie te bomby. Tak, wtedy by to było dobre. Teraz nie ma co... za bardzo kombinować z tym Mouth of the Void. Straciłem tylko serca i zjebałem sobie ranik. Niestety taka jest prawda. Takie jest życie, kurwa. Jeżeli mimo to udałoby się wykonać ten challenge, to... No nie, no to nie, no nie oszukujmy się, nie ma na to za bardzo szansy. W niego traf, błagam cię, w niego traf. Ja pierdolę, kurwa, no! Nie mam za bardzo jak się zamachnąć na nich. Dobra, udało się to zrobić bez straty życia. I tutaj też, dobra, lecimy dalej. Panie i panowie, no co? No nic, lecimy dalej. Brainworm. Zobaczymy, czy to w jakiś sposób mi pomoże.
Czy te kule będą się nawracać za tymi, za moimi przeciwnikami, dzięki temu Brainwormowi? Byłoby naprawdę zacnie, gdyby to tak miało działać. Okej, są pieniążki. No nic, zobaczymy jak to będzie. Tak! One się wra... Ale gdzie ty kurwa lecisz? Co ty kurwa robisz? No nie wiem kurwa, czy to tak dobrze działa, jak miało działać. O, Petrified Poop, ale Brainworm jest fajniejszy, nie? Brainworm jest fajniejszy chyba, jak mam to gówno, co mnie goni. Chyba, że to działa tak, że jak nie ma przeciwnika, którego może gonić, to po prostu to wtedy skierowuje się na mnie. No nie wiem, ale wezmę tego Brainworma. Dobra, idziemy dalej. Uno momento, señorita. Okej. Dobra, no, jakoś to nawet działa, teraz tylko potrzeba mi więcej Soul Heartów, albo HP Upa jakiegoś najlepiej. No dobra. Dobrze, lecimy. Wow. Dobra, kurwa, same czerwone serca mi wypadają, naprawdę. Przydałby się ten zajebisty item z Angel Roomu, który powoduje, że połowa serc, które nam wypadają, to są Soul Hearty. Nie pamiętam za bardzo, jak to się nazywa. Wiem, że wygląda jak czapka papieża w każdym razie. Dobra. O, nie! Okej, no to jest fajne. Faktycznie to nawraca za tymi przeciwnikami naszymi. Jakoś to nawet... Tylko, że jak nie może nikogo znaleźć, to wraca potem do nas. Ale no, jest lepiej niż gdybym tego nie miał. Zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Ale czy to nam uratuje rana? Ciężko powiedzieć. Może okazać się, że wcale, kurwa, niestety, ale nie. Niestety, ale nie. Jest tutaj sklep. Jak, nie wiem... Los pozwoli, to będzie tutaj Soul Heart do kupienia. Jest paczuszka, w której są klucze. Jest madra... Co to jest za karta? Temperance. I niestety same pieniądze. Mógłbym użyć tego z Glowing Hourglass. Tak, nie ma żadnego przedmiotu aktywnego. Jeszcze zobaczę, co to jest. Speed up. Kupię to. Tylko, że przy tak naprawdę... Jest i Pan Rock do rozbicia. Czy uratuje nam tuż skórę? Błagam cię, rozjeb się. Kurwa. No nie. No co to jest? The Moon. No dobra. Byłem tu już, nie potrzebuję tu być. Kurwa, taki fajny trinket mam. Naprawdę pomógłby mi tutaj wygrać. Znowu Temperance. Hierofant jakiś by się przydał, kurwa, nie Temperance na krągło. Dobra. Czy tu będą jakieś secret roomy? Pewnie nie. Pewnie nie, dobra. Jeszcze ewentualnie tutaj coś może? Jest. Okej. No teoretycznie mogę z nim pohandlować trochę, co ty mi dasz? Soul Hearta potrzebuję od ciebie, kochaniutki. No, nic innego mnie nie zadowoli tak naprawdę. Po co mi są pieniądze? Powiedz mi, ja mam dużo pieniędzy. Ja pierdolę, jeszcze mam 5 bomb. Mogę mu dać w sumie wszystkie tak naprawdę, bo... Wydaje mi się, że on daje tylko pieniądze. No, zabijać go nie ma co, no bo... Nie da się go zabić tak naprawdę. Cóż, idziemy na bossa.
Okej. Może być bardzo szybko koniec. Może bym nagrał jeszcze jeden odcinek w tym momencie. O właśnie. Tak naprawdę nawet... Co jest kurwa? No tak, jestem pierdolonym Lazarusem. Okej. Okej. Damage up przy takiej sytuacji, jaka teraz się ma miejsce. Nie wiem, czy jest w ogóle sens. Może bym cofnął czas? Może bym zachował poprzednie życie przynajmniej? Czy nie? No nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Mogłem cofnąć czas, naprawdę. To byłoby lepsze wyjście, przynajmniej byłaby szansa, że faktycznie coś tutaj ugram. Ale teraz przynajmniej może nas, mogą nas dwa razy pierdolnąć. Cheers up, shot speed up, to my... Ja miałem mówić, nie jara. Nie podchodzi mi to. Naprawdę, teraz te, to jest wszystko w porządku, bo te tearsy, one podążają do tymi przeciwnikami, kurwa. Chyba, że je wypierdolę w kosmos, to wtedy nie. Dobra, mamy dwa klucze, to sobie tu podejdziemy. Jest żebraczek, wszystko w jego rękach. HP up albo kurwa giniemy, nie? No. Słucham cię. The Moon, nie podoba mi się to. Bombka mi się też średnio podoba. Bombka. Potrzebuję HP upa. Co to kurwa jest? Znaczy ja wiem co to jest, ale to mi się w ogóle nie przyda. Coś od ciebie dostanę? Też mam trochę kluczy do rozdania. Okej. O nie, czy wy obydwoje zginiecie? Już się bałem. Okej. Attract coin. No nie, trinket mam już lepszy. Gold chest can be opened for free. No nie chcę tego. Tego sobie użyję. I co nam to dało? Amnezję. Czyli tak zwany chuj mi w dupę, ale nie wiem, czy The Sun nie zlikwiduje amnezji przypadkiem? Nie wiem za bardzo. Zaryzykuję. Użyję The Sun, może w następnym pokoju czy coś. Dobra, no nie w następnym pokoju. A, to wiem co to robi właśnie. Te muszki, one nie są takie groźne, one tylko aktywny item. Ci drenują, a jak nie masz aktywnego itemu, to się nie świecą i podejrzewam, że wtedy zadają faktycznie obrażenia. Próbuję tutaj te... grzybki rozkurwić, bo... czasami HP up z nich może być. Tu bym użył The Sun. Okej. Ale nadal jest amnezja. Nadal nic nie widzę. Oh, fuck yo! To może być koniec, bo one chyba, oni chyba zadają po całym obrażeniu. Kurwa. Experimental peer. No dobra, biorę to. Tears up, shot speed down. Decreases spawn rate of hearts to 20%, ale heart pickups turn into black hearts. To jest bardzo dobre. Tylko, że to jest trinket, prawda? No właśnie. Ja nie wiem, czy ja sobie mogę pozwolić na to, żeby taki trinket używać. No chyba nie, panie i panowie, chyba nie. Chyba jednak lepiej po prostu trafiać w tych wrogów, tym gównem, które mam tutaj w tym challenge'u. Bo no, bo to jest jednak bardzo wartościowe, żeby trafiać ich w ogóle. No idę na bossa. Dobra. Nawet mało w The Void się udało zrobić. Super. Super. Zawsze to coś. Teraz mi dajecie złotą bombę, a po chuj mnie to jest. Money equals power, no ale no, nie możemy żadnego deala pójść z diabłem tym razem, niestety. No nic, raczkujemy dalej, zobaczymy co z tego pójdzie. Dopiero połowa drogi, a jest naprawdę kiepsko. Ręce mi się pocą. Momencik.
Wow, 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 the tower. To mi się nie podoba, lecimy dalej. Kurwa! Momencik. Przestań, chłopie. Dobra. To jest bardzo fajne, ale to dopiero weźmiemy, jak będziemy szli na bossa. Kurwa! Takie wartościowe serduszko stracić. Boss już jest na górze w sumie i chyba na niego już pójdę. Nie ma co przedłużać, bo naprawdę może być tylko gorzej. O nie. Okej. Nie jest źle. Range up, luck up, soul heart 1 w górę. Soul heart 1 w górę, to mnie kusi. Kurwa, no wezmę to. Wezmę to, jednak to wezmę. Nie wiem, czy iść dalej, czy iść gdzieś tutaj, kurwa, spróbować pójść na bok. Tak naprawdę, no nie wiem, na co liczę, ale no chciałbym pójść spróbować. Okej. Nic tutaj nie jest dla mnie. Okej, co to jest? Forever Alone, Long Range Fly Orbital. To jest fajne, ale zaryzykowałbym i wziąłbym tamten Dizeshard i zobaczył, co mi to wylosuje innego. Bo to jest fajne, ale to nie jest item, który nam jakoś zajebiście bardzo pomaga. Jeden Soul Heart, 20. Okej. Okej. To mi się wydaje, będzie lepsze. Dobra. Dobra, jakoś to wygląda, kurwa. Nie wiem, idziemy dalej. Czy tu będzie pin? Nie. Ja dam tu bombkę. Opłaciło się. Nawet się bardzo opłaciło. Czy ja chcę pushować my luck, że tak to ujmę? Dobra, idziemy dalej. W razie czego mam klepsydrę, trzeba o tym pamiętać. I jakby było coś bardzo nie tak, no to jest zajebisty ten trinket, naprawdę. BFF, fajnie. Sponge the nature curse room each floor i proves curse room lions and rewards. Fajnie, tylko ja nie mam po prostu czerwonych serc, żeby sobie na to pozwolić. Familiars deal double damage. Ja nie mam za bardzo familiarów poza tą muszką, która się wokół mnie kręci. Pil, którego przeznaczenia nie znamy, ale nie jest to health down, więc chyba nie zaszkodzi bardzo. Więc sobie wziąłem. Klucz... No wziąłbym w sumie to. Bo możliwe, że na przykład do tego curse roomu, który jest tutaj, przebije mi się przez ścianę. A no kasa jest, także spoko. No to co? Idziemy na curse room, zobaczyć, czy się da przez ścianę przebić. Możemy tak zrobić. Możemy tak zrobić. Momencik. Jestem tutaj. Czy tu może być. Nie. A tu? Właśnie trzeba secret roomy posprawdzać jeszcze. Wszystko trwa czas. Tutaj nie może być na pewno. Tu jest curse room. Tutaj też nie może być. No nie ma co sprawdzać, nie może być. Ale na dole jeszcze jest szansa. I na dole może być. Jest. Jest, proszę państwa. Także pójdziemy sobie chyba za darmo do curse roomu. I zobaczmy, co tu jest. Okej, damy tu bombkę. I uważnie teraz. Klucz. To mogę to wziąć, to jest w sumie bez sensu. Amnizja to nara. I tu health up. Pięknie. Speed down. No dobra, będzie ciężko uciekać przed bombami, ale też nie ma tragedii. Dobra, nie będę chyba już pchał dalej swojego szczęścia, pójdziemy. Chociaż ten challenge bym zobaczył.
Najwyżej cofniemy czas. Kurwa. Okej. Mamy bomby. I co mamy, to mamy tutaj? Unidentified pill. I'm excited. Okej, experimental pill. Tears up lockdown. Spoko. No nie jest źle, jakoś jakieś recovery tutaj nastąpiło, trzeba powiedzieć szczerze. W boss roomie nie może być secret, super secret roomu. Nie wiem, gdzie ten super secret mógłby być. Ale poszukałbym go, bo czasami w nich jest kurwa, na przykład Eternal Heart. Takie rzeczy. A to by nam się bardzo przydało. Co się kurwa stało? Nie, musimy cofnąć czas. Dobra, spierdalam stąd. Nie ma co ryzykować. Klepsydra ratowała mi dupsko. Idziemy. Idziemy, panie i panowie, idziemy! No i są dwa te curse roomy. Oh fuck. Oh fuck. Dobra. Ah. Oh fuck. Dobra, zdechła. Ten pil jeszcze daje o sobie znać. Poczekamy, aż minie to, bo to... masakra. No, uspokój, że już się... Ja pierdolę, hopie, dobra. Teraz mam wrażenie, że ta piosenka jest... Znaczy, utwór, piosenka, kurwa. O! Soul Heart, pięknie. W spowolnionym tempie jest. Range up 3 to 6 blue flies. Range up. Nie potrzebuję range upa. Może by się trafił jakiś desert shard, to bym sobie to przerolował na coś innego. Poczekamy z tym jeszcze. Albo może jakaś runa? Bo przecież runy też mam odblokowane. Dobra, tu musimy spokojnie. Dobra. Nie jest to hard mode, więc mamy 25% czasu na soul hard, także opłaca się rozpierdalać te... Kurwa. Okej. Okay. Ten trinket, on nam tutaj robi ten run w tym momencie, naprawdę. Pierdolony! Oh fuck! Przepraszam za te odgłosy. Technique damage is deactivated if it's charged. Bez nadziei na trinket. Kto by w ogóle chciał tego używać, panie i panowie? Kurwa, gdzie to leci? Dobra. To i to. Gówna nie rozwalam, mi się nie chce. Dobra, poczekajcie, najpierw pójdziemy sobie tutaj. No nie, ten trinket robi robotę tak bardzo, że już się w głowie kurwa nie mieści. Naprawdę, jest zajebisty. Zajebisty. Okej, okay. To sobie tutaj damy bombkę. Żeby to w miarę... Cudownie. W miarę w cywilizowany sposób to zrobić. I kolejny soul heart. Pięknie. Pięknie, pięknie. Klucze chcesz, to dostaniesz. Ileś tam ci dam. Może do 5 zejdę. Okej. Okay. Kolejny. I kolejny. Dobra. The Sun, bardzo fajnie. Skullback allows Isaac to hold two active items. Bardzo fajnie, bierzemy. To jest szczególnie, że item pasywny, więc nie musimy się za bardzo. Może jeszcze do niego wrócimy, jak będę miał więcej kluczy. I jest i sklepik. I co? I jest kolejny Soul Heart. I tak naprawdę przydałaby się jakaś karta z teleportacją. Doors and chests must be opened with coins instead of keys.
Czyli mógłbym się kluczy pozbyć wszystkich. Wiecie co? Ktoś powie, że to nie mądre, a ja powiem... No dobra. Ale chcę spróbować, jak co z tego wyniknie. Okej. Jeszcze dwa klucze ci mogę dać. Weźmiesz coś mi dasz fajnego? Nie. No to się ciąg. No to co? Poszedłem do tych cursor move. Chociaż stracę dwa serca aż. Najpierw bym bossa pokonał. Zobaczył, jak mi z nim pójdzie. A dobra, już kurwa dupa blada. Już kurwa gówno. Ale tutaj pan Remig już jest. I on nam może nam podarować recovery. Tylko ja znowu będę musiał przejść przez tamten pokój. O kurwa, nie zauważyłem cię. Chodźmy na tego bossa najpierw. O Jezus, to jest mama, już nie wrócę tam. Czemu ja zawsze zapominam, że ja muszę z mamą walczyć i nie mogę potem wrócić? Użyłem The Sun, wiem, to jest głupie było strasznie. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo za uwagę. Idziemy jeszcze raz tam. Czy oni się zamykają na jakiś czas? Czy oni tak cały czas robią? O kurwa, mać! Jakie to jest trudne! Idę na te curse roomy, bo jestem ciekaw, co tam jest. A wreszcie, czego mamy trochę kasy. Jeszcze możemy sobie znowu przerzucić itemy w shopie i... Dobra, co my tu mamy? Pająki. Tu są co? Bombki. Tu jest co? Pająki, ale przyjazne. I tutaj jest takie gówno. Ja się stąd nie mogę teleportować, ale musimy tu wejść. Serce. Kurwa! Zjebałem w chuj. Dam tu bombę, bo po prostu boję się na to. Kurwa, zabijcie go, dzięki. Ale beznadziejne curse roomy! Co za niefart! Ja pierdolę! I teraz jeszcze walka z matką. No nie, kurwa. Dobra, muszę się skupić na tej walce z matką, mimo że pójdzie dobrze. A tak naprawdę powinien tu być jeszcze jeden. Aha, to jest ten. Mam jeden klucz, chcesz? Okej. Okej, dobra, kasy trochę. Mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Tak mi się wydaje osobiście. Kurwa, na takie coś zużyć, no ale przykro mi. Wybaczcie, że teraz nic nie mówię, ale się skupię jak sam skurwysyn. Ja pi... on dole. A, idę. Mogę wziąć tylko Polaroid? No tak, bo idziemy na Izaka w końcu. Dobra, co my tu mamy? Black powder i to. Bookworm, sponsor random from the current floor. For the current floor, nie for the current room. Czyli na całe pięterko, ale no nie. Nie. Dziękuję, idziemy na łąb. Ja pierdzielę, scared łąb, już widzę po ikonce. No ale co, pozostaje być dobrej myśli. The Sun sobie użyjemy na jakimś dużym pokoju. Znowu jest ten. A i tutaj teraz całe serce straca, jak wejdę do tego curse roomu, więc... No nie bardzo mi się to widzi, nie bardzo. Ale ten trinket naprawdę, naprawdę, no ja wiem, powtarzam to po raz kolejny, ale uwielbiam go. On może ten challenge uratować. Chyba, że sam spierdolę. Błagam. Straciłem tylko pół serca, czy mi się wydaje?
Chyba mi się wydaje. No nie, wydaje mi się. Całe serce się traci na łąbie. Nie ma tak łatwo. Okej. Może mógłbyś zdechnąć na przykład ty. I nic mi tutaj z ciebie nie wypadło. Dobrze. To są vagina, co strzelają w trzy strony, także naprawdę wolałem nie ryzykować. Po co ja idę tutaj, skoro... Skoro boss jest w inną stronę. A idziemy na bossa, bo tutaj nie ma co przedłużać na łąbie. Naprawdę nie ma co przedłużać. To jest jakaś popierdolona sytuacja, nie? Wow! Potrzebuję soul heartów, to jest wszystko, czego mi trzeba do szczęścia. Pierdolę! No zabij go! Ja pierdolę, co czekasz? Dobra, chodźmy co za boss. Loki. Skupiam się. Jak sam skurwysyn, plus 1 HP, okej. No i co? Serce matki, potem Isaac. Czy ktoś jeszcze wie... Znaczy... Jeszcze, no czy ktoś wie, że to się uda? Nie wiem, zobaczymy. Bo ja tak średnio, trochę sobie to średnio wyobrażam. Szczególnie kiedy w katedrze pojawią się potwory, które nie będą ginąć od jednego strzała, tak jak teraz wszyscy grzecznie giną. No ale dobra, zobaczymy. Okej, nie podoba mi się to w ogóle. Bardzo niefajny pokój i szczerze mówiąc chyba bym sobie z tego pokoju wyszedł. Bo no nic on mi nie dał. Nic mi nie dał poza tym, że utraciłem zdrowie. Okej. Matula. Okej. Poszło. Teraz tu. To zobaczymy, co nam tu powylatuje. Smoczek. Będę mniejszy, dostaję soul hearta, size down. Znaczy size down właśnie, tak. Damage up, luck up. Spoko. O kurwa. Fajnie, już nie potrzebuję do curse roomu wchodzić. Dwa item dostałem w jednym pokoju z nienacka. Powiem wam, kurwa, gincie szmaty. Wow. Tu jest ten jeden szmaciarz, który będzie wychodził na ułamek sekundy dosłownie. Ale zdechnął. Okej. Gdzie tu może być bosik? Nie tutaj, ale mamy monety, więc sobie skorzystamy. Idziemy dalej, panie i panowie, idziemy dalej. O! Pojawił się taki, co nie ginie od razu. Wiem, że celujesz we mnie, szmato. Dobra. Tu w prawo. To są trudne pokoje. One są trudne. Ale kurwa, dałem radę. I powiem szczerze, nawet jakbym dostał obrażenie, to bym nie cofnął tego pokoju. Bo nawet z obrażeniem uznałbym za sukces, że tutaj dostałem jedno obrażenie tylko. Dobra. Idziemy dalej. Ale to pięknie było zrobione. Arcade Roomik. To jest ten gówniarzek, nie wiem jak się nazywa. No serduszkowy żebraczek go nazwijmy. Dobra, tutaj dam to. Tylko problem w tym, że na łąbie oni biorą po całe serce, jeśli dobrze kojarzę. A to mnie nie bawi. Nie chciałbym. Okej, poginęli. Idziemy dalej. Dobra, a po co to jest? Aha, fajnie. No i co? Mam's heart.
Na to wychodzi. Nie wiem, czy to był dobry wynik, jak sądzicie? Wydaje mi się, że mogę to zrobić lepiej. Może teraz przepierdolę, ale wydaje mi się, że mogę to zrobić lepiej. Aj, jakbyście, która widzieli, jak ja teraz siedzę. Kurwa, co mnie jebnęło? Co to było? Aha, moja własna Tirza. Okej, nie wiem, czy było lepiej, chyba troszeczkę lepiej wyszło to. No to co, katedra. Katedra, ostatnie piętro tego challenge. Ach, panie i panowie. Lubię ten zwrot, panie i panowie. Pomimo, że nikt nie ogląda, fajnie, nie? Ale dobra. Curse of the Unknown. Nie wiem, ile mam HP, to nie jest fajne. Ostatnio oglądałem Gimpera, jak poszedł na Mega Satana i przepierdolił właśnie przez ten Curse of the Unknown. To nie jest fajna rzecz, absolutnie nie. Speed up? Przyda się. Speed up. Do widzenia. Dobra, pojawcie się. Okej, okay, jeszcze jakiś, nie? Te duszki są o tyle upierdliwe, one za bardzo nawet nie zadają obrażeń, czy łatwo uniknąć obrażeń od nich, ale problem jest właśnie kurwa taki. O, dzięki ci panie. Że kurwa ciężko jest z nimi walczyć, nie? Pojawiają się tylko na chwilę, mają od zajebania HP. A kurwa. Dobra, zdechnął. Idziemy dalej. Potrzebuję soul heartów. Soul heartów mi trzeba, panie i panowie. Soul heartów. Tu nie... Teoretycznie mógłbym tam przejść. Ale musiałem jakoś tak strzelić, żeby to za mnie wróciło. Ale nie wiem, jak ja bym miał to zrobić. Szczerze mówiąc... Ciężko. No nie. Musiałbym być... Zaraz sam siebie zapierdolę. Nie, nie wejdę tam. O! Jakby to mi jebnęło, to bym tak cię wpienił. Kurwa, wasza była. Dobra, idziemy tutaj. Błagam, bosik. Nie podoba mi się to. Źle to zacząłem. Nie wiem, cofać czas. Kurwa, cofnę. Nie będę tu w ogóle wchodził po pierwsze. Zacznijmy od tego, bo tam nic nie ma. No to co? Tam na górę? Może tam na górę? Nie ma jakichś kurwa tych sekretnych pokojów? Właśnie. Biguem excited, range up, ok. I amnezja. Speed up, tego nie chcę na pewno. Tu bym sobie dał bombkę. No i spierdalamy stąd. Dobra, chuj, idę na górę. Wybieram górę. Kurwa. Teraz możesz chyba zginąć już, nie? Błagam, tylko nie head down. Infested, może być. O kurwa! Błagam. Ja chcę soul heart. O! To jest glutony! Dobra, jeszcze jeden. A! Ledwo ci spierdoliłem, nie? O, health up, fajnie.
HP up. Kurwa, aż 3 serca mogę wziąć? Dobra, widocznie tyle mi zadrenowało. Panie Remigiuszu, czy pan się okaże dla mnie łaskawy? Fuck. Czy ja będę z ciebie miał soul hearty jakieś? Powiedz, że tak. O, tak! Dziękuję, dziękuję. Jest i boss w końcu. I jeszcze pół soul hearta na koniec. Dobra, i mamy klepsydrę naładowaną. W razie czego mogę to cofnąć, jeśli poszłoby coś nie tak. Jest duża szansa na wyruchanie szympansa. Dobra, idziemy. Okej, okay. Nie ma to jak od na samym początku jednym samego siebie. No może byście tak go trafiali, kurwa! Jest przecież ten trinket zajebisty po coś, nie? Dobra. Okej, okay, tutaj trzeba wrócić, pamiętam. I remember! I'm learning. Dobra, 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 dobra. Możesz tak nie podpływać blisko? Nie, nie, nie! Kurwa, to się do mnie cofnie. Ja pierdolę, dobra. Uno momento, señorita. Por favor. Kurwa, trafiło mnie to. Giniesz, nie ma opcji innej. Ah, udało się ten challenge zrobić. Kurwa, każdy kolejny challenge wydaje się taki, mówię, kurwa, nie do zrobienia, ale... Jednak! Ale to, kurwa, nie jest za fajnie, że trzeci odcinek z rzędu mi tak dobrze poszło, co? W końcu to jest wulgarny, kurwa, gamer, a nie gamer, który się cieszy jak małe dziecko, bo dlatego, że zrobił challenge. Miał mi nie wychodzić, miałem przeklinać, ale... Może w następnym odcinku. Ja nie mówię, że specjalnie będę się podkładał, bo w życiu nie muszę tego robić. Jestem na tyle, kurwa, słabym graczem, że nie muszę się podkładać, żeby było chujowo. Także bierzemy ten puchar, odblokowujemy osiągnięcie, którym jest Suicide King. No i zajebiście. Dziękuję wam bardzo serdecznie tym paru osobom może, które ten odcinek zobaczyły. Mam nadzieję, że się podobało. Staram się poprawiać zarówno pod względem gamerskim, jak i commentary. Może następnym razem coś w końcu powiadam ze swojego życia, a nie będę się skupiał tylko na samej grze, bo jak widać trochę za dobrze mi w tej grze idzie. Chyba się za bardzo na niej skupiam. No nic. Do następnego razu, kochani moi. Papa, elo, elo.